się z tematem nie będę powtarzać. W skrócie, co robiłam? Albo od tego zaczniemy. W literaturze, znaczy generalnie akustycy od dawna się zastanawiają, jaki wpływ ma pomieszczenie pomiarowe na utrzymane wyniki współczynnika pochłaniania dźwięku. Było wiele badań na ten temat. Tutaj na przykład mamy wykres publikacji pana Younga i widzimy, mam nadzieję, że widzimy. Tutaj mamy mamy takie cienkie szare linie. To są współczynniki pogłosu z poszczególnych komór. Gruba czarna linia jest to uśredniony ze wszystkich komór współczynnik pochłaniania dźwięku i tutaj odchylenie standardowe od tej wartości. No i widzimy, że generalnie na przykładzie dla dwóch materiałów, na przykładzie tego pierwszego materiału w niskich częstotliwościach są bardzo duże rozbieżności między kolejnymi wartościami. Na przykład, a tutaj nawet widzimy, że jedna z komór tak tylko w tym miejscu wyniki są bardzo odległe od pozostałych, więc widzimy, że coś, co powinno być unormowane i powinno właściwie wychodzić z każdej komory tak samo, no nie wychodzi. I jakie parametry mogą wpływać na wyniki, na otrzymane wyniki współczynnika pochłaniania dźwięku? Po pierwsze, geometria komory. W normie, norma określa tylko, że komora pogłosowa powinna mieć objętość przynajmniej 150 m sześciennych. Zaleca się 200 m sześciennych. Właśnie jest też podany ten tutaj warunek, to jest długość najdłuższej przekątnej musi spełniać ten warunek z objętością. I jest jeszcze też napisane w normie, że stosunek poszczególnych wymiarów komory, stosunki długości tych wymiarów nie powinny być małymi liczbami całkowitymi. Kolejnym parametrem wpływającym na wyniki może być chłonność akustyczna. Tutaj właśnie chłonność próbki elementu badanego oblicza się z tego wzoru. A żeby obliczyć chłonność samego pomieszczenia, po prostu wystarczy pominąć jeden z tych składników tego nawiasu. Kolejnym parametrem jest rozproszenie pola, o którym jeszcze dzisiaj nie powiem, bo dalej trwają badania. Właśnie, tutaj przypomina troszeczkę, skąd mi się to wszystko wzięło, tutaj w tym wzorze, ale dzięki tej zależności można obliczyć współczynnik pochłania teoretyczny, jaki powinien nam wyjść. Jest on zależny od rozmiaru próbki. Korzysta z impedancji charakterystycznej, z impedancji promieniowania. Nie będę się mocno w to zagłębiać, ale musiałam mieć jakąś wartość teoretyczną, żeby móc porównać wyniki z pomiarów w jakiś taki w miarę rzetelny sposób. I właśnie przyjęłam, że współczynnik ten otrzymany z pomiarów to jest współczynnik teoretyczny plus parametr delta alfa, czyli ta różnica, która została pomiędzy właśnie współczynnikiem pomiarowym a teoretycznym. I też przydatnym parametrem jest parametr RMS delta alfa, czyli po prostu średnia kwadratowa z tych różnic. Pomiary składały się z trzech części. Pierwsza część pomiarów odbyły się w komorze pogłosowej u nas, znaczy w lacie. I pierwsza część to było głównie badanie wpływu chłonności. Wtedy próbka miała jeden rozmiar, tutaj, a właśnie zapomniałam powiedzieć, próbka to jest wełna szklana z welonem szklanym, czyli materiał dosyć pochłaniający, dosyć dobrze pochłaniający i właśnie podczas badania chłonności modyfikowałam chłonność komory poprzez stawianie, tutaj są pokazane na zdjęciach dwa elementy dźwiękochłonne, co jest to pianka, takie duże bloki pianki, właśnie stawiamy tak w rogach. Druga część pomiarów to też odbyła się tutaj w lacie i to były pomiary w zależności od rozmiaru próbki. Czyli właściwie też modyfikowanie chłonności komory, ale poprzez zmianę rozmiaru próbki i też właściwie badanie wpływu rozmiaru próbki na otrzymane wartości współczynnika pochłaniania dźwięku. Trzecia część pomiarów, zmierzyłam współczynnik pochłaniania dźwięku
w zespole komór pogłosowych po prostu wykorzystam jeszcze dwa możliwe pomieszczenia pomiarowe. Tutaj właśnie zdjęcie po lewej jest z komory pierwszej. To jest komora pierwsza, to jest tak jakby ta komora, jak wyjście tam właśnie na dole. Jak się wchodzi, to na, od razu na wprost. Właśnie też trzeba do dalszych, do prezentacji wyników przyda się to, ta wiedza, że komora 1 potem dalej oznaczona, to jest właśnie ta komora na wprost, komora 2 to jest ta druga, do której trzeba wyjść tak troszkę głębiej i komora 3 to jest komora znajdująca się w lacie. Zajmijmy się najpierw wpływem geometrii komory. Tutaj jest właśnie przekrój, rysunek przekroju zdłużnego komór, zespole komór pogłosowych. I tutaj tylko chciałam pokazać, że właściwie objętości tych wszystkich komór są zbliżone bardzo do siebie. Właśnie sama się zdziwiłam, myślałam, że ta komora w lacie jest znacznie większa. I tutaj też jest długość najdłuższej przekątnej. Wszystkie z tych komór spełniły warunek na najdłuższą przekątną. I co dały nam wyniki? Więc tak. Po pierwsze widzimy, że wyniki z komory pierwszej znacznie odbiegają od pozostałych, w porównaniu do pozostałych. Wyniki z komory drugiej, trzeciej właściwie są bardzo do siebie podobne, jest niewielka różnica, tutaj troszeczkę zaczynają od siebie odbiegać. No i też kształt najbardziej do współczynnika teoretycznego jest podobny kształt współczynnika z komory trzeciej, czyli z komory z latu, a kształt współczynnika tej krzywej z komory pierwszej i z komory drugiej są bardzo do siebie zbliżone. Też warto pokazać, tutaj jest właśnie wykres tego mojego parametru delta alfa, czyli różnicy współczynnika teoretycznego i pomiarowego. Widzimy właśnie, że komora pierwsza dała tutaj duża jest różnica. Tutaj też widać to przez parametr RMS. Ale widzimy też, że wyniki z komory drugiej i trzeciej są bardzo do siebie podobne. No, jedna tysięczna to właściwie jest żadna różnica, ale jednak. I teraz zaskakujące to będzie w kontekście następnego slajdu, gdzie już przejdę do chłonności, ponieważ komora druga jako jedyna przekroczyła wartość, dopuszczalną wartość chłonności, która jest w normie. Też właśnie tutaj wyliczyłam chłonność obowiązującą zgodnie z normą. Tutaj jest chłonność poszczególnych komór. Widzimy, że te krzywy mają bardzo podobny kształt. Widzimy, że jest taki charakterystyczna tutaj górka w obu komorach. Podejrzewam, że to jest efekt obecności okna pomiarowego, który jest troszeczkę, prawdopodobnie jest nieszczelny i dlatego tutaj się robi ta górka. No a też wyższa chłonność komory drugiej może też być skutkiem tego, że niestety tam stał taki wielki głośnik, nie dało rady go wyciągnąć, więc może to jest to. I tutaj są wyniki chłonności z komory trzeciej, gdzie wstawiałam pianki i to są właściwie główne, bazowe badania, jeżeli chodzi o chłonność. I widzimy, że już po wstawieniu jednej pianki ta wartość z normą się bardzo pokrywa. No i kształty krzywy są bardzo podobne, regularne. Tutaj im bardziej chłonne, tutaj się pojawił jakiś pik. I widzimy, że współczynnik pochłaniania tutaj w niskich częstotliwościach i w średnich odbiega od teoretycznego dla każdej wartości chłonności. A tutaj potem właśnie widać też zdecydowanie, że im mniej chłonna jest komora, no to tym lepsze jest dopasowanie do wartości teoretycznej, co było w sumie do przewidzenia, no bo cały wzór, z którego się oblicza współczynnik pochłaniania dźwięku, bardzo bazuje na tej chłonności. No i tutaj, za daleko powiedziałam, to jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że tutaj właśnie widać, że znowu w tych niskich częstotliwościach tutaj ta wartość parametru delta alfa jest ujemna, a tutaj potem duża zgodność jest dla częstotliwości 500 Hz i tutaj właśnie potem wartości są dodatnie. No i kolejną analizę, którą jeszcze dzisiaj przedstawię, to jest analiza wpływu rozmiaru próbki na
na współczynnik pochłaniania dźwięku. Na tym wykresie tutaj mamy współczynnik teoretyczny i widzimy, że im większa, tutaj w pasmach niskich i wysokich częstotliwości widzimy, że wartości te są zbliżone do siebie. Tutaj jest rozrzut w okolicach 500 Hz po prostu dla średnich częstotliwości i widzimy, że im mniejsza jest ta próbka, tym wyższy jest współczynnik pochłaniania dźwięku. I bardzo mnie cieszy fakt, że ja to potwierdziły. Rzeczywiście tak jest. Tutaj też jest, tutaj w wysokich częstotliwościach i w niskich wartości są w miarę spójne. Tutaj jest rozrzut wartości dla średnich, ale widzimy też, że tutaj ta najmniejsza, największa próbka odstają od reszty i jest to mniejsza różnica niż wyliczona została wartości teoretycznie, bo tam widzimy, że to jest około, no powiedzmy, że 0,2, a tutaj już jest gdzieś mniej więcej 0,1 różnica. No i tutaj jest troszeczkę bałagan na tym wykresie, ale to są właśnie z parametr delta alfa dla wszystkich rozmiarów próbek. I tutaj właśnie widzimy też w tym parametrze RMS delta alfa, że generalnie zasada jest taka, że im mniejsza jest próbka, tym mniejsza jest odchyłka, znaczy ta różnica z wartością teoretyczną wartości pomiarowej. I tutaj też właśnie zastanawiającym jest fakt, że tutaj jest taka tendencja właśnie malejąca. Tutaj ta próbka 12,96 jest troszeczkę właśnie inna tendencja. Nie wiem, skąd się to mogło wziąć, znaczy mam pewne podejrzenie. Próbka ta była mierzona w inny dzień. No ja się nie zajmowałam bardzo parametrami, znaczy wiadomo, brałam pod uwagę do obliczeń parametry wilgotności i temperatury, ale nie zwracałam, nie poddawałam to konkretnej analizie wpływu. Tutaj Ola się tym zajęła. I właśnie dopatruję się tutaj właśnie tego wpływu. No i właściwie wnioski, warto zaznaczyć na samym początku, że to zostało przeprowadzone badania dla jednego materiału. Nie wiadomo, jakby to się zachowało dla innego materiału. I widzimy, że dla tego materiału właśnie im mniejsza była próbka, tym mniejsza była różnica między wartością teoretyczną a pomiarową. Też niewielki był wpływ rozmiaru próbki między 510 metrów na współczynnik pochłaniania dźwięku. Widzieliśmy też w przypadku komory drugiej, że mimo tam niezgodności chłonności, zalecanej chłonności komory z normą, też można otrzymać poprawne wyniki. No i największa zgodność zawsze dla tych wartości teoretycznych i pomiarowych była dla 125 i 500 Hz. I właściwie to dziękuję. Dziękuję bardzo za referat i zapraszam do zadawania pytań.